Możesz tylko wrzucić, kiedy idziesz. Popatrzcie, sytuacja, kiedy idę po balachę, czyli jechać po balachę, po może swój, tak? Poszłem tu, robię balachę, ale on się na mnie pcha. Weszłem ręką tutaj. Znaczy może być sytuacja taka, że jak ja szczerze z nóg, to on się, żeby się nie dać swipnąć, po prostu je do góry. Tak? Popatrzcie, tu go już nie swipnę. Ale patrzcie, jak ja mam jego rękę. Tu ciągnę balachę. Z biodrem szczeram, nie? Widzicie? Tak? Tu umiesz strzelić. Moja noga, pamiętajcie, zawsze trzymie się głowę jego. Jak on będzie stawał, stawaj, próbuj stać. Jeszcze wstań, dźwignij mnie, dasz radę. Ja cały czas na nim ruszę. Cały czas go trzymam, nie puszczam mu tej ręki. Moja noga kontroluje. Ja mogę puścić rękę, dźwignij mnie. Popatrzcie, jak się na nodze trzymie. Nie chwyt tej ręki, tylko jest po to, żeby ją balach miał wyciągnąć. I teraz strzelam z bioder, hop. Tak? A jeżeli, wróć na dół, jeżeli on będzie tutaj i złapie się mnie mocno, kurczowo i nie da się wypchać do góry, to wtedy interesuj, tak? Bo tu bardzo mówi, sytuacja, wiesz, próbuję go chyba cyknąć, a on się wyprostował i już nie idzie, nie? Tak, ale ty masz wolną rękę, to już teraz bola, tak? A jeżeli on czy mnie kurczowo, nie? Chodź, zrobi balachę. Jeżeli on mi wyjdzie po barachu, tak? To teraz popatrzcie, ja idę na niego. Ja się tutaj wyprostuję, to ja oddaję mu rękę. Ja nie będę chciał mu oddać ręki. Ja go będę chciał tutaj albo w ten sposób skurczyć, tak? Ciasno, żeby tu go wylać, przejść, odwinąć, przejść do pozycji, albo tutaj pójść po duszenie. Czyli tu go złapać, podstawić nogę i próbować go moim przedramieniem udusić, tak? Ale to wtedy, kiedy ja tu jestem, to mi wchodzi ręką pod tę i nie swipuje. Tak? I leci po balach. A jeżeli ja się, patrz, poruszę jeszcze raz. Jeżeli on będzie próbował, czyli ja będę tutaj. Ja będę próbował, teraz tutaj, będzie próbował mnie przerzucić, swipnąć. Ale ja się wyprostuję do góry, to już stąd strzela po... To już teraz po balachę, to nie ma sensu dalej swipować, bo oddałem mu tą rękę, nie? Ten sposób wykorzystuję i kończę walkę, ok? Próbujemy.